Lewica na podbój Zagłębia. Działacze tej partii zaprezentowali dziś listę kandydatów do Sejmu z okręgu 32, który obejmuje Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Jaworzno. Niespodzianki nie było. Z jedynką wystartuje obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Paweł Jędrusik. I to właśnie lider Lewicy zaprezentował dziś kandydatów z okręgu numer 32. Zapowiedział, że od jutra Lewica rusza w trasę po całej Polsce i będzie próbować zyskać elektorat. Z kolei w Poznaniu ma odbyć się konwencja partii. Zebraliśmy ponad 350 tysięcy podpisów. Dzisiaj będziemy rejestrowali listy w całym kraju. Wystawiamy 15 kandydatów na senatorów. Wystawiamy 920 osób w parytecie. Połowa kobiet, połowa mężczyzn. Oprócz Włodzimierza Czarzastego na liście wyborczej nie brakło znanych już nazwisk. To m.in. obecny poseł Rafał Adamczyk, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec czy radny z Sosnowca Łukasz Litewka, który zamyka listę. Ale są też nowe twarze w polityce. Działam cały czas, jeśli chodzi o prawa kobiet. No nie podoba mi się, jak są traktowane kobiety u nas w Polsce i dlatego zdecydowałam się działać i startować. Dziś Włodzimierz Czarzasty chwalił się także sondażem, według którego Lewica jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o największy zasób elektoratu w Polsce. W partii są przekonani, że Lewica przekroczy 10% poparcia w wyborach. Żeby pokonać PiS, trzeba dużo pracować, być uczciwym, mieć bardzo dobry program, jaki ma Lewica i po prostu dotrzymać słowa po wygranych wyborach. Ludzie na Śląsku widzieli, co zrobił Morawiecki dla Śląska. Widzieli, jak nie dowiózł umowy społecznej dla górnictwa. Obiecał, że to, co podpisano ze związkowcami górniczymi, zostanie dostarczone. Przez te 4 lata nie był w stanie załatwić zgody Komisji Europejskiej. A w ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki na Śląsku jest coraz częściej. W sobotę w Katowicach ogłosił listę kandydatów do Sejmu w okręgu numer 31, czyli obejmującym m.in. Katowice, Chorzów czy Rudę Śląską. Tusk i jego ekipa jest na pasku Berlina, Brukseli i tych, którzy chcą nas zdominować. Tych, którzy już raz chcieli całkowicie zaorać Śląsk, przemysł wydobywczy. Chcieli zniszczyć polski przemysł tutaj. Jest na pasku tych, którzy chcą Polskę zdominować. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.